Sebastian Fabiański, który mówi, że nie chciał walki ze mną. Siemasz, masz jakieś info w ogóle? Bo kurwa Pasternak zamilkł i nie odpisuje. No nie tak chcę, samo Bogdan. No do Goli nie pisze, bo on mało ma w sumie do gadania. No i widzisz, kurwa stary, baranie pierdolony, to po pierwsze, a po trzecie, przybiłeś się na wagę, stary. Tak, powiedziałem open, ale koniec końców przybiłeś się na 79 kilo. I no się i nie chcesz tego trzymać, stary. Tak, stary, to chodzi o zasady, czego ty nie rozumiesz. I to mówi gość, który mówi, że jest honorowy, bo ty zacząłeś czytać całości. Umścichujewskiego. Halo, halo. Ja twojego nazwiska nie pomylam. Oni są panie. Ja bym właśnie chciał, Wojtek, ciebie zapytać, bo tutaj padło ważne stwierdzenie, że masz nic, mało masz do gadania według Sebastiana. Czy chciałbyś to jakoś skomentować? Fabiański, ty mówisz, kurwa, że nikt w federacjach tych fajtowych nie ma zasad. Jak tak mówisz, że nikt nie ma zasad, to mów o sobie. I chuj obchodzi, czy ty nie masz zasad, bo to jest twoja sprawa. To jest twoje stanowisko. No. Ja mam zasady, on ma zasady, inni też to mają pewne zasady. Ja też mam. Ale jeśli wypowiadasz, to zamknij się, bo tutaj wszyscy... Mówisz Wojtek, o człowieku, który ciebie wkręcił, szacunek, że Gola nie ma nic do gadania. Nie mów cicho, bo ciszej, nie mów, bo śmieszne to jest. Mówisz, że Gola nie ma nic do gadania. Gola, który się tu wkręcił, który wymyślił tą federację, dzięki Goli tutaj siedzisz. Ale o czym do gadania? Ty robisz matchmaking? Tak, robię matchmaking. Tak? Tak. Okej, dobra. To zanim będziesz powielał pierdoły i głupie plotki SMS-ami do innych ludzi, to się najpierw zastanów nad tym, dowiedz się, jak jest naprawdę, a nie bierz głupot, bo to Gola cię wkręcił do tej federacji, to z Golą się spotykałeś i na początku ustalałeś kontakt. No bo, i to ja jeździłem do twojego menedżera. A z kim powinienem się spotkać? Kurwa, chłopie, przyjechałem do twojego menedżera. I nagle ty nie wiesz, że ja matchmaking robię? Co? Jak ja cię wkręcałem do tej federacji, nagle uważasz, że ja matchmakingu nie robię. No nie wiem. Bo ci się zapomniało. Mam jakieś inne informacje. Chłopie, a mówisz, Gola nie ma nic do gadania. To jest szacunek, kurwa, do osoby, która ci tu wkręciła. Ale poczekaj. I ty mówisz o zasadach? Ale poczekaj. Ja nie mówię o zasadach takich, które są między nami. Ja mówię o zasadach, które następują w kontekście publiczności. Tutaj każdy każdemu sobie wytyka jakieś rzeczy, jakieś gówna. Więc ja mówię o takich zasadach, bo takich zasad tu nie ma. To jest rynek bez zasad. Ty jesteś lepszy, kurwa, ty. Czekajcie chwilę. Rary, kurwa. Ja się tylko się wtrącę. Mówisz, Sebastian, o szacunku. Ja do ciebie się zwracam normalnie. Ja do ciebie nie mówię, nie wiem, ten Fabi Chujewski. No. A ty napierdalasz takim tekstem słabym. Mega słabe zachowanie. Bo a ty nie masz nazwisko, ale, czekaj, ty nie, twój kanał nie jest nie, tak... stary, i ty dokładnie wiesz o tym. O czym? Czekaj, teraz tak zrobił? Tak, nazwał. Wiesz, jak mnie nazwałeś i przekręciłeś nazwisko, stary? Tak samo było raz na Kejdżu. Ale ty nie masz tak, nie, mam, nie jest stary, jak sywa? Stary, i nie udawaj. No nie udawaj, bo ja nie wiem, nie stary, mówi. Ja nie oglądam, Boże, ja nie jestem dzieckiem YouTube'a jak ty. Skoro oglądałeś mój wywiad z Filipkiem, to nie mów, że nie oglądasz. No bo skąd mogłeś wiedzieć? Ale poczekaj, na jakim kanale ty wydawałeś tam ten wywiad? Jak on się nazywa? MMA bądź na bieżąco. O, no właśnie. No, to jak ja miałem wywnioskować, że ty jesteś jakiś inny? Stary, ja nie wiem. Stary, ja nie ale wiem. Ja myślałem, że ty masz taką ksywę i że ciśniesz bekę z tego sam. Nie. No to ci mówię, jeżeli mówimy o szacunku. No to przepraszam, nie chciałem cię urazić, kurwa. No dobrze, i to jest przesady. Jeszcze Seba, jeżeli mówisz, kurwa, o lizaniu odbytów włodarzy, ale mnie interesuje. Jezus, kurwa, nie interesuje mnie, co robisz w wannie. Nie obchodzi mnie to stary. Ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Nie wkurwiłeś, stary, przypierdaliłeś się, kurwa. Okazuj szacunek też sam, jeżeli chcesz mieć szacunek ode mnie. Człowieku, ale ty w ogóle łykasz to, że to jest kreacja? Ty masz w ogóle coś takiego w głowie, że to jest w ogóle kurwa, jakaś forma? To jest słabym aktorem, bo Zoli cię prowadziłem. To był żart, jak pisałeś do mnie SMS-a. No to słaby z ciebie aktor, wierzysz jak ty się dajesz z Zoli wyprowadzić. Naprawdę wierzysz w to, że Sebastian Fabiański, ten aktor, który robi tamto, siam, to sram, to by przyszedł tak ale tutaj. Ale nie chodzi, to wierzysz, kurwa, chłopie, o to. Chodzi o weź, to, zejdź na ziemię, SMS-a, kurwa. Zejdź na ziemię i trochę, kurwa, kumaj konwencję, bo chyba łykasz jak pelikany. Ja bym chciał zobaczyć face to face twój, Wojtku, z Sebastianem. Czy zróbmy to. To zrobić? Tak, zobaczmy to, kurwa, dawajcie! I dajcie tam mikrofon! Wojtek, cześć! Dochodzi ci już SMS-ek, dwa tylko postawię. Ale chłopie... Możemy o tym porozmawiać, naprawdę. Bardzo chętnie ci o tym powiem. Może o tym sobie porozmawiać. Nie muszę tego mówić wszystkiego. Co miałem na myśli? A czy Wojtek, ty byś był otwarty na taką walkę z Sebastianem w przyszłości? Dystans, mordo. To jest gra. To jest zabawa. Dla mnie to jest zabawa.
Więc przestań naprawdę traktować ale tak serio. Kurwa, nie musisz tłumaczyć tego, stary. No to dobrze o tym wiesz, no to dobrze o tym wiesz. No to po co się ciskasz? Stary, ja stworzyłem te zasady po pierwsze, a po drugie, słaby z ciebie aktor, jeśli dajesz wyprowadzić z roli. Ja się wyprowadziłem z roli? No, a przed chwilą co było? Tłumaczysz mi się, że to jest kreacja. No kurwa, w końcu muszę ci to powiedzieć, bo już ale naprawdę czemu zbierasz... Ale mi się tłumaczysz, że to jest kreacja? Ale, no jak to czemu? Prawdziwy aktor nie wychodzi z roli. Jakbyś był dobrym aktorem, to byś nie tłumaczył się z tego, że to jest kreacja, tylko dalej budował swoją rolę. Ale to nadal jest kreacja. To, że ja no, mówię, że to jest kreacja, to jest kreacja. Z roli, no. No ale co wymiękło, no stary, zarzucasz mi takie rzeczy po prostu, że no chciałem ci, jakby przecież znam ciebie, wiem, kurwa, miałem z tobą niejedną dyskusję i nie mam nic do ciebie personalnie w ogóle, więc chciałem ci powiedzieć, skoro personalnie do mnie wyskakujesz, chciałem ci powiedzieć personalnie, co o tym myślę, no. Żeby jak personalnie prostu, żeby przez SMS? Nie, nie wtrącaj się, nie jak chodziło o prywatne SMS-y, co piszesz, stary, zakulisowo, ale stary, czy ja szczerze, naprawdę... Także gola nie ma nic, kurwa, do gadania. Ja słyszałem, jak ja stworzyłem tą federację. Ja słyszałem, co na ciebie co mówiłem? Na mnie proszę, naprawdę, proszę, no właśnie proszę. Nie chcę tego robić, proszę, kumasz. Nie chcę tego robić. Zmusił mnie Filipek, bo czytał SMS-y. Kto powiedział, że coś na ciebie mówiłem prywatnie? O Jezus, a możemy, ale możemy o tym porozmawiać, kurwa, tak na osobności. Ja nie będę tutaj robił tego teatru nadal z tobą, bo ja cię lubię, stary, nie mam ochoty tutaj stać, w ogóle nie wiem, po chuj tu stoję. Wszystko jest okej? Okay? Mam cię przeprosić, kurwa? Słuchajcie, gola Fabiański, chcecie tego? Okej? Okay? Podam ci rękę, ale... Przyjmij piątkę, stary, no. Dziwne. A wy pamiętajcie, że pay-per-view na galę Fame MMA 19 możecie kupić na famema.tv. Ja, Sebastian, mam nadzieję, że ty się nie czujesz osaczony. Ja bardzo doceniam... Osaczony? Osaczony, że tutaj jest z jednej strony Filipek, z drugiej strony włodarz, jeszcze był Hubert. Ja na przykład bardzo doceniam twój performance. Uważam, że jesteś bardzo przystojnym mężczyzną. Dziękuję bardzo. Właśnie chciałem to usłyszeć i w ogóle nie wiem, dlaczego od tego nie zacząłeś.